Woohoo! Wyruszyliśmy! Wielka wyprawa maluchów wystartowała! Słuchajcie, nadszedł ten dzień, startuje wielka wyprawa maluchów. Parę minut po 7 rano, jesteśmy pod hotelem, nie do końca wyspani. Zobaczcie, mamy tutaj wentylatorki kultowe, które nas będą chłodzić. Nie mamy klimy, więc wentylatorki będą z nami jechać. Teraz czeka nas pierwsze wyzwanie tej wyprawy. Zapakować to wszystko do malucha, w którym bagażnika nie mamy, ponieważ tam jest chłodnica, serwo hamulcowe i wiele innych rzeczy, które były potrzebne do przełożenia silnika. Więc bierzemy się do pracy, a wytrzymajcie kciuki, żeby nam się udało to przerzucić. Słuchajcie, zobaczcie, jesteśmy w kolejce, koło nas Sobiesław Zasada. Niesamowita sprawa w ogóle. Być w teamie z takim gościem, no i właśnie spakowani za mną po sam sufit bagaże dopchane. Więc tak jak to było 15 lat temu, jak się jechało na wyprawę nad morze z rodzicami, też byliśmy spakowani pod sam sufit. No i właśnie nasza kolumna wyjeżdża, historyczny moment, proszę Państwa. Nasz smartluch z silnikiem Smarta też żyje, działa. Jejku, jedziemy, słuchajcie, policja nas eskortuje. To nie są żarty. Cały szpaler wyjechał. Ja, ale to wygląda, za nami chyba 30 maluchów. Tak, dokładnie 30, bo jestem piątym maluchem. Jak my tak się wbijemy na Austrię, na Szwajcarię, później tam do Monte Carlo, to Sławomir klimat poczuł zlotowy, ma do ludzi. Sławomir, pokaż się, to jest mój co-pilot. Siema. Czyli osoba, która będzie mnie pilotować, żebyśmy dojechali do mety i będziemy robić razem relacje dla was. Zobaczcie, cały ruch w Bielsku jest zablokowany, żebyśmy przejechali. Tutaj rondo. Wow. O, tutaj pan pilnuje ruchu, żebyśmy sobie mogli przejechać. Troszkę koreczki się robią poranne przez nas. Słuchajcie, pierwsze kilometry za nami. Zatrzymaliśmy się pod ratuszem w Bielsku Białej. No i cała kawalkada się tutaj parkuje. Mamy pamiątkowe zdjęcie. Z tego miasta wyruszamy. Nasz maluszek zdał trudy pierwszej podróży, więc optymistycznie jesteśmy nastawieni na dalszą część. Tutaj najstarsza załoga rajdu, Sobiesław Zasada, Longin Bielak. Ponad 180 lat razem. Lubię ramieniem biegi zmieniać? Tak. No i automat, taki półautomat, więcej miejsca, fotel taki szerszy. A czym pan kieruje? Nogą. Tak. Tutaj mam gaz, hamulec, no i noga, tak. Aha, to! Tak. I jeszcze tutaj ramieniem, proszę. Jeszcze tutaj biegi. To niesamowita sprawa, nie? Panie sobie, jak pan jedzie, to ja też. Nie, no tak, no ale ja mam ręce. No ja wiem. No, a pan nie ma, no coś strasznego. Wspomaganie mam założone, także jest dużo łatwiej. No tak, tak, tak. Słuchajcie, patrzcie, co się tu dookoła dzieje. Milion maluchów. Za chwilę mamy prezentację. A jedziemy. Za nami mini awaria hamulców. Się trochę zaczęły grzać, ale już jest okej, już żeśmy poprawili. Więc wielka chwila. Oficjalny start imprezy. Będziemy za chwilę na rampie prezentować nasz sprzęt, naszą załogę. Maluchy nie jadą, jedzie z nami safety car. No i załoga numer 5, czyli wspomniany Bartek Ostałowski i Sławek Farbaniec. Bartek prowadzi malucha stopą, słuchajcie. To jest człowiek, dla którego nie ma ograniczeń. Mówiliśmy. Liftingowy mistrz Polski, a także człowiek, dla którego nie ma żadnych granic. Więc dla mnie to też jest taki trochę
powrót do przeszłości, kiedy stawiałem też jakieś pierwszy kontakt z motoryzacją, to był maluch i teraz znowu wsiadłem do malucha, w którym tak jak zawsze powtarzam przy tej okazji, że nie sądziłem, że jeszcze kiedykolwiek poprowadzę malucha, no a to się właśnie dzisiaj wydarzy. Jak ważna ta... Pełno maluchów, pełno ludzi, wszyscy oglądają, dopytują, więc dzieje się. Ze mną na wyprawę jadą też moi partnerzy, bo jest Intercars, jest grupa Cichy Zasada, jest fundacja Intercars, która też będzie wspierać nas później po wyprawie, żeby dobrze rozlokować te środki. Czekam, na razie pierwsze kroki, pierwsze kilometry przeszły gładko, ale schody zaczną się, kiedy ten maraton zacznie się rozwijać i będziemy mieli naprawdę dużo kilometrów do przejechania każdego dnia, więc jestem ciekaw, jak sobie poradzę. Epicki moment, właśnie ląduje maluch, który przejedzie całą wyprawę, nadlatuje helikopterem. Ten maluch będzie do wylicytowania na zbiórce, środki pójdą na dzieciaki i ktoś będzie mógł mieć jedynego malucha takiego, który przejechał wyprawę do Monte Carlo, który przeleciał helikopterem. Myślę, że mega rzecz, a do tego pomożemy. Za chwilę ląduje. To nie jest scena z Jamesa Bonda najnowszego, tylko otwieramy w ten sposób wielką wyprawę maluchów. Dzieje się. No i mamy to! Brawa dla pilota, że się zmieścił tutaj na ulicy między latarniami. Maluch dotarł, wyprawa za chwilę rusza. Eskorta policji zjechała właśnie, wielka wyprawa maluchów wyrusza w trasę, wyjątkowy moment. Najbliższe dni spędzimy w tej małej metalowej puszeczce, ale mam nadzieję, że to będzie niesamowita przygoda. Na pewno wyzwanie, ale damy radę, jedziemy po bańkę dla dzieciaków i to jest najważniejsze. No i słuchajcie, wielka wyprawa maluchów opuszcza terytorium Polski. Wjeżdżamy do Czech, także no przed nami fajny odcinek przez Czechy. Później wjeżdżamy do Austrii i będziemy wam to wszystko pokazywać. Pierwsze tankowanie, pierwszy postój na trasie. Nasz maluszek prawie nic nie spalił, cały czas jedziemy na małych obrotach. Dokładnie. Dajemy radę ze Sławkiem, co prawda trochę ciepło, bo dzisiaj mamy naprawdę gorący dzień, ale maluszki tutaj świetnie sobie radzą, nasz też, więc jesteśmy dobrej myśli. A to co, klima się popsuła? Klima się popsuła, niestety. Słuchajcie, przemierzamy Austrię, właśnie tutaj się przebijamy przez autostradę, no ale w ogóle jakie wrażenie robi ten nasz konwój, to jest nie do opisania. Wszystkie polskie tiry nam błyskają, albo machają, albo trąbią, polscy kierowcy też właśnie tutaj za granicą do nas machają, ale nie tylko polscy, bo cała reszta praktycznie też albo macha, albo nagrywa ten nasz konwój. Widzę mnóstwo kierowców, którzy nas mijają po lewej stronie z telefonem i nagrywają. Więc te maluśki nasze robią naprawdę wrażenie. To jest takie małe, śmieszne autko, które właśnie za granicą robi chyba jeszcze większą furorę. Wkrótce dojedziemy do kolejnego naszego przystanku, no i zobaczycie, co to będzie, bo to będzie naprawdę fajny punkt na trasie. No hej, docieramy do punktu planowego w Austrii, oglądamy muzeum samolotów, czy jakieś centrum samolotowe, zaraz zobaczymy zresztą, a teraz cały peleton nasz właśnie wjeżdża tutaj na parking. No powiem wam, że
robi wrażenie. Trochę to musiało chyba kosztować. Siema, siema! Kolejny piękny dzień. Kolejny dzień przebijamy się przez Austrię. Bardzo ładna okolica już się robi. Taki trochę górzysty teren. Teraz jedziemy na Tor Grenbach. Jestem ciekaw mega, co nas tam czeka, bo to będzie niespodzianka. Więc zaraz wam pokażemy, a tymczasem delektujemy się jazdą, bo jest naprawdę fun. Tak, w Austrii się kosi rowy. To jest rowny traktor. Rowny traktor. Ja robię. Jesteśmy na torze, będzie się działo, będzie ogień. Dobra. Idziemy do myszy, czyli dobry hashtag. Mysza, twoja zielona żaba, hej, się dobrze na trasie wyróżnia. Jak wam się podróżuje? Brzana, fantastycznie, naprawdę. My mamy piąty bieg w samochodzie. Tak? Mhm. O, a jak to zrobiliście? Zrobił nas mechanik, proszę bardzo, pan Marcin. O. Odnośnie piątego biegu tu Bartek tak, pyta. Tak, zrobiliśmy czwarty i mamy piąty. No to sprytnie, no, powiem ci, od razu że... przechodzimy z trójki na piątkę. Okej, okay, to sprytnie, to powiem ci, że... Czyli tak jakby macie cztery, ale macie pięć. Mamy pięć i z górki wtedy szybciej jedzie. O, no to fajnie, to widać. A macie kanapki? No nie mam. Liczymy na was. Rezi ma kanapki podobno. Rezi ma. Siema. Jak wam się jedzie? Dobrze bardzo. Słyszałem, że macie kanapki. Co to znaczy, że mamy kanapki? Może się możecie podzielić. Tak? Tak? Co to jest za insight? Ja nie znam tego insight. No nie wiem, po prostu, że stanęliśmy, macie kanapki. Kanapkę, tak? Kurde, tak, dokładnie. To jest chyba lunch, jeśli się nie mylę. A tak serio? Z kanapką myślę, że to jest jakiś insight co do uszczelki pod głowicą, bo kanapka. Okay. A wczoraj żeśmy taką kanapkę się bawili. Tu wam śruby brakuje. Nie podglądaj, nie podglądaj. Tu jest fabrycznie. Tu jest blow off fabryczny. A patrz, to się na to uciekło. Uszczelka, no. Czyli tędy będzie strzelał ognie. Najważniejsze, że uszczelka pod głowicą jest dobra, a uszczelka przy... kolektorze? Wiem, tak. Co tak rezonuje od wczoraj. No to co, robimy wyścig na torze, jak jesteśmy? Wiesz co, chyba nie chcę kusić losu, fajnie byłoby dojechać do Monte Carlo. No wiem. Po ten milion na dzieciaki, więc ja na tor chyba nie wjeżdżam. Tym maluchem oczywiście, bo czymś innym to z chęcią. No siema. Siema. Widzę, że flagę dowiozłeś do tego miejsca, nam odpadła. Dowiozłem flagę i to dlatego, że ją ściągam na czas jazdy. Aha. I mogę sobie teraz co jedyne pomachać flagą, bo auto jest po 8 czy 9 ustępce. Właśnie słyszałem, że cię testuje maluch, twoją cierpliwość. Po mojej dziewczyny, bo ja to wszystko zniosę, ale aha, ciężko nam we dwoje znieść nawet te opary, bo teraz mamy problem z paliwem. Paliwa. No tutaj widać, lecą bąbelki, więc gdzieś tam ucieka szczelność i się powietrze dostaje. Ale myślę, że nasz serwis szybko ogarnie to. A powiedz mi, jak się jedzie 24 końmi, mam jak nadzieję, masz że... Dodge'a, który ma trochę więcej momentu i jak wrażenia z jazdy? 8 razy 4... 32 razy więcej mocy, no właśnie. Niesamowite. Jedzie się dobrze, bo to jest dla mnie przeżycie. Nigdy nie jeździłem maluchem, to też jest ważne i będę to do końca życia przeżywał. Tutaj nasz polski wyścigowy maluch wjeżdża właśnie na tor. Pawła Kumpasza. No i będzie wyścig. Tam jest jakaś taka, widzę, mocno podrasowana 500-ka lokalna. No i teraz pytanie, kto wygra mecz? Polacy, polski maluszek, czy austriacka 500-ka? Oczywiście my trzymamy kciuki za naszego Żółtka. Skopię im tyłki. Kolejny polski maluszek wyścigowy wyjechał na trasę. To jest tym razem wersja z silnikiem z Hondy, 140 koni, więc myślę, że tu będzie pomykał naprawdę ostro. Mamy trzy maluszki takie sportowe, do tego jest maluszek Kajetana z silnikiem motocyklowym, więc myślę, że teraz dadzą czadu. Chodźcie, pokażemy wam, jak jeżdżą. Thank you.
Słuchajcie, wyjeżdżamy na tor Greinbach, wielka parada maluszków na torze. Tutaj nie przyjechałem na Drift Masters, ale pojeżdżę sobie maluszkiem, więc lecimy! Ogień! Dobrze, idziemy do wewnętrznej, wyprzedzamy naszego przeciwnika. Wyprzedzamy, uwaga, łapiemy myszę, który niestety będzie wyprzedzony. Uwaga, coraz bliżej. Idziemy piecem. Nie ma myszy w tym wyścigu. Wyprzedzamy myszę, nie ma! A, jadę! Ale musimy odpuścić. Niestety wyprzedzają nas kolejne samochody ze stawki. Przegrywamy ten wyścig. A nie! Dlaczego? Ale proszę Państwa, uwaga! Co to się dzieje? W moim wstecznym lusterku Sobiesław Zasada. Nie dam się wyprzedzić mistrzowi. No i teraz nadchodzi ten moment. Sobiesław Zasada atakuje po lewej stronie. Proszę Państwa, Sobiesław Zasada z czerwonym maluchem, z biało-czerwonymi paskami atakuje po lewej stronie, wyprzedza nas. Proszę Państwa, wyprzedza nas Sobiesław Zasada z Loginem Bielakiem. Nie dam się, będę go gonił. Szykana, uwaga. Może z prawej strony, nie, Sobiesław schodzi do prawej, nie dam rady, może z lewej, uwaga, nie, niestety Sobiesław też tnie, nie zostawia mi miejsca, ale jednak wykorzystuję moment, tnę do wewnętrznej, po trolce i wyprzedzamy Sobiesława Zasadę, niesamowita sprawa! O! My wjeżdżamy już w górzysty teren, no i pierwszy deszcz tej wyprawy, test wycieraczek. Te wycieraczki są mniejsze niż moja ściągaczka w kuchni do wody. Jedziemy po milion dla dzieci! Zbliżamy się powoli w górskie odstępy, no to będzie na pewno test dla maluszków, dla silników, żeby wydrapały się na te wszystkie góry ze swoją zawrotną mocą 24 koni. No i myślę, że od ostatniego pół godziny, 45 minut cały czas jedziemy powoli pod górę, w ogóle nie jedziemy już po równym praktycznie, tylko cały czas się wznosimy w górę. Przejmujemy kolejną stację, tankujemy, maluszki dojeżdżają, no i tankujemy. Tankowanie, żeby szło sprawnie, tylu samochodów, robimy tak, że uruchamiamy dystrybutor, jedna osoba tankuje kilka samochodów, one tylko podjeżdżają, nie odkładamy pistoletu, dzięki temu szybko możemy zdankować dużą ilość aut i jedziemy dalej. Słuchajcie, pokażemy Wam teraz, jak wygląda proces tankowania mojego malucha. Nie tankuje się tutaj, gdzie w standardowym miejscu w maluchu, czyli do tego korka. Zaraz zobaczycie gdzie. Ja, ale leje, kurczę, jesteśmy pod nawałnicą taką niezłą, wycieraczki już nie wyrabiają, a to jest jeden z najtrudniejszych odcinków, bo jedziemy pod Glossglockner, czyli taką naprawdę niezłą górę, no i będzie przeprawa, zobaczcie jak leje, naprawdę jest oberwanie chmury. Przed chwilą było oberwanie chmury, teraz nam się trochę już pogoda poprawiła, jest mniejszy deszcz, ale dalej pada. No i przebijamy się tutaj przez Austrię. Jak Ci się, Sławek, podoba dzisiejszy dzień? Wiecie co, no, do tego momentu myślałem, że to jest wycieczka, ale teraz poczułem, że to jest wyprawa, nie wycieczka i faktycznie jest to challenge i dla nas jako załóg, ale dla samochodów przede wszystkim, bo powiemy Wam tajemnicy, że już zaczyna brakować lawet. Tak, już chyba pięć maluszków ma awarię, mechanicy zakasują rękawy i starają się to naprawić, ale nie wszystkie się da naprawić od razu, więc w tym deszczu ja im nie zazdroszczę. To będzie długa noc dla nich, a przed nami najtrudniejsza część trasy, także
No, będzie ciekawie, będzie ciekawie. Ciekawe, na którą przyjedziemy do hotelu, jeśli w ogóle dotrzemy. No, miejmy nadzieję. Malczany, dojechaliśmy na miejsce! Hura, hip, hip, hura, hip, hip, hura, hip, hip. Słuchajcie, ustawiamy się właśnie całą grupą, żeby już wszyscy podjeżdżali i rozpoczynamy podjazd. Nie będzie to łatwa przeprawa. Zwłaszcza dla tych z oryginalnymi silnikami. No i zaczęło się, ruszyliśmy pod górę. Przed nami maluszki, wspinają się pewnie na dwójce na razie. Ale to uwierzcie mi, to jest na razie easy peasy, za chwilę zaczną się naprawdę niezłe serpentyny, zakręty, no i tam trzeba będzie pokazać. Cała ekipa nadjeżdża, słuchajcie, myśmy ich troszkę wyprzedzili, korzystając ze smartlucha, patrzcie jak to wygląda, zajebiście, dokładnie. Dobrze. Spokojnie z wozem, nie grzeje się, olej jest wszystko w porządku? Nie grzeje się, ale czuć tym olejem, że trochę spala, a na razie kontrolka się jeszcze nie zapala. No to jak się nie świeci, to jest dobrze. No to dobra, to ciśniemy w górę. No, ogień. Dzięki, Paweł. Nie ma problemu, hej. W drodze na Glossglockner, słuchajcie, jest naprawdę stromo, zresztą widzieliście, ale dajemy radę. Stanęliśmy dla was, żeby pokazać wam, jaka tu jest przestrzeń. Tu jest naprawdę przepięknie, a zobaczcie, szczyt już jest we mgle. Także ja nie wiem, co będzie, jak wyjedziemy jeszcze kawałek wyżej, ale na pewno będzie mega ładnie, więc wsiadamy i wszystko dla was nagrywamy. Kurczę, góra zdobyta, daliśmy radę, mega wyprawa, mega trasa, no i widoki, i te maluchy, które nie poddały się, wyjechały na górę. Dla mnie, no to mamy już ćwierć miliona na tym etapie, także naprawdę super, jedziemy po jeszcze, także chcemy dowieźć milion i to jest najważniejsze, żeby było dla dzieciaków. Dla mnie to jest niezrozumiałe, jak pan sobie daje radę. Naprawdę, słyszeć to od pana to jest... Nie. No tak. To też. Co za zwinność, co za sprytność, nieprawdopodobnie, to jest niesamowite, no. Mega miło to słyszeć, naprawdę. No tak. To co, widzimy się w hotelu, no, za chwilę. Panie dobra. Sobie, dobrego, naprawdę, podziwiamy. Panie sobie słabiej. Tak się dziwiłem, jak pan tu wyjedzie na górę, no jak się wyjedzie, tyle patelni, no. Sama przyjemność. I to cały deszcz jeszcze do tego wszystkiego, dokładnie. Mokro, no. Dokładnie.